Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Tym razem mam, zresztą już nie pierwszy raz, ale nie jest to standard, dwóch gości, dwóch braci, ponieważ dziś obchodzimy Dzień Braci. Takie dość typowe święto, myślę, że... Czy w ogóle wiecie, że jest taki dzień? Ja pierwsze słyszę. Ja również. No dobrze. Ale to w związku z tym składam wszystkim braciom życzenia. Tobie, Jarku, również. Marcin, czy ty też masz brata, czy nie? Nie mam siostry. Dzień rodzeństwa był kilka tygodni wcześniej. Ale tobie też się należy Dzień Brata. Jesteś dobrym bratem, więc... Bardzo dziękuję. No to teraz, żeby wyjaśnić, szanowni państwo, mamy do czynienia z braćmi, a tymi braćmi są Zbyszek Suski i Jarek Suski. To są muzycy zespołu Carpe Diem Szymona Wydry. Dobrze was przedstawiłem? Wszystko się zgadza? Bardzo. Najlepiej, Marcinie, najlepiej. To bardzo się cieszę. Słuchajcie, ja może zacznę od tego, zanim w ogóle o braciach. Ja zawsze szukam sobie tak dziwnie o tych moich rozmówcach jakichś informacji w Wikipedii. Jarek, na razie nic nie mów. Zbyszka wyszukałem. Uwaga. Polski muzyk, gitarzysta zespołów Szymon Wydra and Carpe Diem oraz Ira. Zgadza się? Obecnie z Carpe Diem, a wcześniej rzeczywiście nagrałem płytę z Irą. Zgadza się. Czyli wpis na Wikipedii jest okej. Okay. Jarku, o tobie nie znalazłem niczego w Wikipedii, ale... Ale nie, czy to dlatego, że jesteś młodszy? No tak młodziej wyglądam, może młodziej dlatego. No. A Zbyszek jest młodszy, tak? Tak, ale starszy jestem. No dobrze, Jarku, gdyby miało być coś o tobie napisane w Wikipedii, jak by to musiało zabrzmieć? No wiesz co, ciężko mi samemu o sobie coś mówić, bo tak naprawdę... Czyli na przykład Jarosław Suski, ciężko mu mówić o samym sobie. To na pewno by było. Tak. Bo Wikipedię pisze ktoś, nie dany osobnik o sobie. Powinien przynajmniej tak być. No, masz teraz niepowtarzalną okazję zwrócić się do ludzi, którzy ewentualnie o tobie chcą napisać w Wikipedii. Proszę, nakaż im tekst. Jaki to ma być? No... Niech piszą, co chcą, no. Byle nazwisko. Ale to nie, rzeczywiście Jarkowi nie wypada, może ja coś o nim powiem. Proszę bardzo. Jarosław Suski, mój starszy brat, mentor, który w dzieciństwie męczył mnie, tresował i się znęcał nade mną, ale wyrosłem na ludzi, się okazuje. No i oczywiście grając na perkusji przy okazji, tak, w zespole Carpe Diem. Czyli tak, Zbyszek Suski, gitarzysta, Jarek Suski, perkusista. No to może tak, najpierw trenował na bracie, tak? Z tego wynika te perkusje. Trenował na bracie bardzo intensywnie. Najpierw na perkusji. Brat grał w piłkę wtedy, to nie mogłem go dogonić, wiesz? Słuchajcie, a biliście się? No jak każdy. No jak brat. No widzicie, ja nie miałem tej przyjemności posiadania brata, a siostrę dostałem, jak miałem 21 lat, więc dla mnie to... To już nie jest to. Między nami jest 3 lata różnicy, więc wiesz, nasza mama zawsze mawiała, kurde, jakby byłoby was 10, to by był spokój. A tak to się normalnie gdzieś tam cały czas gdzieś, wiesz, a to z łokietka któremuś. Tak po prostu. Tam cały... Tak. No, ale to było bardzo miłe. Ale ty, Zbyszek, ale ty coś dokuczałeś Jarkowi, że on cię bił, czy tak po prostu... Nie, no on musiał tak naprawdę na kimś nauczyć się, jak mnie bronić. Więc żeby mógł mnie bronić, musiał się na mnie najpierw nauczyć, jakby walczyć. Więc ja wiem, że to Jarek robił wszystko w dobrej wierze. Rozumiem, Jarku, a później zapisałem się na taekwondo. No już miałeś jakieś doświadczenie, nie? Tak. Słuchajcie, o co się najczęściej kłóciliście? Było coś takiego, co rzeczywiście było jakąś taką kością niezgody, że wiadomo, że jak coś takiego się pojawia w domu albo istnieje, to o kurczę, będzie kłótnia. Nie, my chyba byliśmy w takich czasach wychowani, że nic nie było prawie. Nam radość sprawiały kapsle, puszki, zbieranie puszków, znaczki, jakieś takie zabawy bardziej. Nie wiem, Jarek, my się było coś kłóciliśmy takiego, że chyba nie mieliśmy nic takiego, o co jakby daliśmy koty. Wiecie, gówniarskie spinki typu, nie wiem, jeden drugiemu ołówek zabrał, na przykład, nie? To takie przykładowe, o, bzdety tak naprawdę. Jak to przy mnie... No to chwilowe. Między dwoma, wiesz, młodymi ludźmi, no, jakieś od tekstu do tekstu już jest zadyma, nie?
Czyli umówmy się, taki standard, w którym starszy brat bije młodszego, ale jak ten młodszy jest w jakimś momencie zagrożenia, to staje absolutnie w jego obronie. Ale oczywiście tak też się zdarzało. Bo starszy brat do tej pory pamiętam, że brat mnie obronił, chyba byłem na początku podstawówki, brat tam, jakiś koleś mnie zaczepił, brat mnie obronił, no więc jakby oddaję Jarkowi, że był dobrym bratem, bronił młodszego. Czyli uważacie, że jesteście dla siebie dobrymi braćmi teraz. Tak, tak, tak. Zawsze warto się pokłócić, podyskutować. To tak naprawdę chyba byśmy nie pracowali razem. Ja tak naprawdę od, no gdzieś tam od, pracujemy od lat, bo to zanim nasze ścieżki połączyły się w KPDM, to graliśmy w różnych składach też razem. No nie? Także... Nie czuliście takiego ryzyka, że jak zaczniecie razem grać, to będą jakieś konflikty? Nie. Muzyka na słowo. Znaczy my mieliśmy zawsze wspólną pasję, rozwijaliśmy się. Fajne to było, że zawsze uczyliśmy się razem, rozwijaliśmy się razem. Na przykład jak nam tata pierwszy raz kupił komputer i wyprosiliśmy kartę dźwiękową, która notabene jeszcze nie była dostosowana do nagrywania wielośćcieżkowego, ale już pierwsze próby realizowaliśmy i my mieliśmy te pasje wspólne na tyle, że my się między sobą nie wiadomo jak nie ścigaliśmy, jeżeli chodzi o rywalizację. My się napędzaliśmy, jakby przekazywaliśmy sobie tą wiedzę i wspólnie rozwiązywaliśmy te zagadki, które były na tamte czasy niemalże nie do rozwiązania, bo to oprogramowanie było niedostosowane, to jakiś sprzęt, więc zresztą do tej pory my się wspólnie razem rozwijamy i wymieniamy poglądami, szkolimy. No mamy wspólny cały czas ciąg na wiedzę. No. Powiedzcie mi, kiedy był taki pierwszy moment, w którym stwierdziliście, że ta muzyka to będzie jednak pasja? Tak, nawet zawód na całe życie, bo to pasja nie zawsze się przeradza w zawód. Oczywiście pozostaje tylko albo aż pasją. Znaczy ja generalnie zacząłem grać w wieku chyba tam 6 lat, bo pierwszą imprezą, w ogóle pierwszym moim epizodem na bębnach to była choinka u mnie w przedszkolu, gdzie zagrałem. Nasz tata z zespołem grał na tej choince. No i ja z sąsiadem o 5 lat starszym ćwiczyliśmy na krzesłach przy liście Marka Niedźwieckiego, co piątek było spotkanie i tłuczenie na zmianę krzesła, wszystkie kliciory się znało, tak? No i na tej choince całą choinkę trułem, bułę, tato, czy ja mogę zagrać na bębnach? Ojciec mówi, weź idź tam, baw się z dzieciakami, bo w pracy jesteśmy teraz, nie? No i tak przychodziłem, tato, no ale co, mogę, ale idź odejdź, bo przeszkadzasz, no nie? Idź potańczyć tam z dziewczynami i coś tam ten, no nie? A przecież w wieku dla sześciolatka to dziewczyna największym wrogiem człowieka jest przecież, nie? No i, no i przyszedł czas obiadu. Ja tam ze dwa ziemniaczki zjadłem sobie szybko i boczkiem na salę, gdzie była zabawa, impreza cała. Wszyscy siedzieli w stołówce i jedli ten obiad, łącznie z zespołem, który grał. A ja zacząłem, po prostu usiadłem na bębnach i zacząłem grać. No i ograłem tą choinkę już do końca. Na bębnach? Tak, kiedy dostałeś pierwszy zestaw? Oj, to było, wiesz co, później, bo my mieszkaliśmy w bloku i generalnie ojciec, muzyk, był przeciwny temu, żebym ja grał na bębnach, bo z racji tego, że no, perkusja jest głośnym instrumentem, tak? W bloku to tak trochę, no, nie bardzo. Epizodzik, zacząłem grać na gitarze, bo mi wcisnął do ręki gitarę klasyczną. No niestety ten epizod trwał pół roku i stwierdziłem, że w życiu więcej. No i wróciłem do bębnów. Grałem w szkolnym zespole, a bębny, kiedy ja dostałem? No koniec podstawówki, jakoś nie wiem, w 8 klasie dopiero. A tak to grałem, wiesz, w szkole, w zespole, oprócz tego jakieś tam prywatne lekcje. No, ale to rozumiem, że ten pierwszy zestaw to wtedy, jak mieszkaliście w bloku, tak? Tak, tak. To w ogóle historia taka, że wyobraź sobie 37 metrów kwadratowych mieszkania, dwa pokoje z kuchnią. W jednym pokoju, czyli ze Zbychem mieliśmy swój pokój, w półki, stał zestaw bębnów wytłumiony i mama oglądała w dużym pokoju
telewizję, odpalony telewizor mało się nie rozleciał, a ja w drugim pokoju ćwiczyłem na bębnach. I dało się. Tak, i dało się. Nikt nikomu nie przeszkadzał tak naprawdę. Była umówka z sąsiadami, że ja muszę 2 godziny dziennie poćwiczyć i nie było zmigły. A ty, Zbyszek? Pierwsza gitara, albo pierwszy moment tej fascynacji gitarą, bo pozwólcie państwo i wy, szanowni bracia, ja powiem ze swojego punktu widzenia, tutaj nie ma co kryć, że pierwszy raz usłyszałem was, jak gościliście w Rogoźnie, w Centrum Kultury naszym rogozińskim, w roku 2017. Oczywiście, no, Carpe Diem, Szymon Wydra, no to się znało. Natomiast pierwszy raz miałem okazję posłuchać na żywo i tutaj, Zbyszku, to nie jest absolutnie jakiekolwiek maślenie, ale byłem pod oszałamiającym wrażeniem. Ja również jako muzyk, nie tylko jako taki odbiorca siedzący na widowni, ale jako muzyk byłem pod oszałamiającym wrażeniem waszego kunsztu, czyli i Jarka, i ciebie jako gitarzysty. I powiedz mi, kiedy, to tak przy okazji właśnie mówię już od siebie, ale powiedz mi, kiedy ten pierwszy moment fascynacji gitarą? Czy to była gitara, może inny wcześniej instrument jeszcze? Dziękuję, Marcin, za miłe słowa w imieniu moim Jarka. Jarek, dziękujemy. Ale jeżeli chodzi o gitarę, to powiem ci, ja w ogóle nie myślałem o żadnym instrumencie. Tak naprawdę winą za to, że tak powiem, że ja gram, to było uknucie przez mojego brata z moim tatą w ogóle planu na mnie, żebym ja się czymś zainteresował. Ja do, nie wiem, 13, 14 roku życia to myślałem, że będę piłkarzem. Ja w piłkę grałem, a nie gitara była mi w głowie. Oni co jakiś czas, tata z Jarkiem, próbowali mnie tam gdzieś, a to może na tym, a ja w ogóle nie, ja nie będę nic grał. Aż w pewnym momencie, ja nawet nie wiem jak, to Jarek musi opowiedzieć, ale wiem, że jakoś mnie pod włos wzięli, że w sumie to było na zasadzie, nie wiem, wyzwania jakiegoś, że kto, ja się nie nauczę. No zakład. Zakład był, bo nasz ojciec pracował w Niemczech, no nie, jako muzyk. I mówi, słuchaj Jarek, wiesz co, bo to kurde, no przecież w wieku 20 lat to Zbychonie będzie miał kolan, kurde, no nie, łekotki porozrywane, gdzieś tam coś tam, porozwalane kolana, nogi, wiesz, zepsute, co on będzie, kaleką? Trzeba by, nie wiem, coś, mówię, no ale co, no gitarę może, no to dobra, no to jak gitarę. No i zakład był, że się musi lot ćmiela w pół roku nauczyć, nie? Jak, od nie, razu? Marsz turecki. Ja, Jarek. Przepraszam, marsz turecki. No, bo nie, no, ucha, no marsz turecki, okej, okay, ale też tam to też trzeba, nie? Chyba, słuchaj, że powoli to było. Znaczy, powiem ci, że nie było tak bardzo, wiadomo, że nie było, nie wiadomo jak szybko, ale w tempie, ale faktem, że jeszcze pamiętam na gitarze przywiezionej przez naszego wujka ze Związku Radzieckiego, takie pierwsze pudło dostałem, na którym właśnie to ćwiczyłem. I po pół roku rzeczywiście ja to zagrałem. Po pół roku to zagrałem, a później momentalnie oczywiście Jarek z tatą, umówka i dostałem, jak się już zaraziłem tą muzyką, zaraziłem tą gitarą, to momentalnie dostałem pierwszego Fendera. Pojechaliśmy, pamiętam, do Niemiec. Na wycieczki się jeszcze jeździło autokarem, co ludzie sprowadzali pół autokaru magnetowidów albo więcej. Wracaliśmy też taką wycieczką i wtedy ja pierwszego Fendera jeszcze chyba, to był japoński Fender z takim małym wzmacniaczem Fendera, dostałem i nie mogłem w nocy spać całą noc, jak wracaliśmy, że tak byłem pod wrażeniem tej gitary. No i od tego się zaczęło właściwie. Zaczęło się trochę od tego, że rzeczywiście mnie podpuścili Jarek z tatą. No a w tej muzyce wylądowałem. Okazało się, że zacząłem ćwiczyć bardzo dużo, bo się śmiali ze mnie, Jarek się ze mnie śmiał, że ja nawet do ubikacji to z gitarą chodziłem. No bo tak faktem było, że grałem, ćwiczyłem po 10 godzin, po 12 godzin dziennie. I jak no, jestem w tym miejscu, w którym jestem, że gdzieś tam coś się wypracowało, warsztat się wypracował. Może teraz nie sięgam tak często, jak bym chciał po gitarę, bo fascynacji mam różnych wiele i dźwiękiem, i innymi tematami się interesuję. Ale ta muzyka została, jest i mam nadzieję, że będzie ze mną do końca. Czyli gitarzysta i nie tylko, bo rozumiem, że ty zajmujesz się zgraniami materiału muzycznego zespołu Carpe Diem, tak? Ja tak naprawdę jestem współkompozytorem, aranżerem, producentem i z Jarkiem wspólnie nagrywamy, a Jarkowi zostawiam, Jarek tu jest jakby od realizacji nagrań w większości i od miksów, więc Jarek zajmuje się tą kwestią miksowania, masterowania,
Ja to bardziej doprowadzam ten pierwszy etap, tak? Do momentu, żeby było co zmiksować. Więc no i z Jarkiem nagrywamy to wspólnie później, więc Jarek najwięcej nagrywa tak naprawdę, jeżeli chodzi, no i miksuje to, więc no, działamy, uczymy się, napędzamy się i rzeczywiście tam przy okazji właśnie realizacji nagrań, to i akustyka wnętrz okazała się naszym kolejnym konikiem z Jarkiem i się tym interesujemy i tak naprawdę też potrafimy przystosować pomieszczenie takie, powiedzmy, surowe do warunków, żeby można było słuchać dźwięk albo pracować wręcz, czyli do warunków studyjnych. W tej chwili, w czasie pandemii, to jest, można powiedzieć, na czasie taka wiedza i takie umiejętności, bo realizacji studyjnych chyba nie brakuje, tak myślę. Czy się mylę? Różnie bywa z tym. My tak naprawdę zawsze się uczyliśmy dla siebie, dlatego nie... Zresztą my nigdy nie mieliśmy zbytnio czasu na to, żeby poza nami jeszcze robić jakieś inne rzeczy, ale rzeczywiście raz na ileś się realizuje takie sytuacje i umówmy się, dużo rzeczy można kupić. Wiedzę się nie kupi. Jeżeli się wiedzę posiada, to jest jakby coś bezcennego moim zdaniem. Oczywiście. Sam mówiłeś, Zbyszek, sam mówiłeś 10 do 12 godzin dziennie. Szanowni Państwo, powiem szczerze, jak ja chodziłem jeszcze do szkoły muzycznej, niechlubny instrument, znaczy dla mnie niechlubny, bo niestety no, nic z tego nie wyszło w dalszej drodze życia, skrzypce, to zawsze słyszałem, ty musisz ćwiczyć tak jak inni przynajmniej 4-5 godzin, żeby coś osiągnąć. Zbyszek mi tutaj opowiadał 10 do 12 godzin. No i o czym my w ogóle mówimy? I to jest, i potem po prostu słychać efekt. Tylko, że to jest zafascynowanie, to jest rzeczywiście pasja, to jest zakochanie się w instrumencie. Z takim instrumencie. Nie da się w inny sposób. Wychodzę do tego stopnia wsiąkł, że tak powiem, że my z podstawówki, a mieliśmy, nie wiem, 4 minuty piechotką do szkoły, przylatywał na przerwach, żeby, nie wiem, gamę Fizdur zagrać na przykład, tak? Czy pentatonikę jakoś powiedzieć, czy cokolwiek, wiesz. Cztery i taki, nie wyszedł, dopóki nie zagrał. Tak, 16 taktów sobie przegrał i poleciał, nie? Z powrotem na lekcję. Tak, no to jest, było. To jest miłość, to jest miłość. Ale o to w muzyce tak, chyba tak chodzi, że no, najlepsi muzycy po prostu no, w pewien sposób są zakochani w tym instrumencie. I to musi być też taka wzajemna miłość, nie? Odwzajemniona. No, jest, nie da się inaczej. Nie da się inaczej. No, pamiętacie, pamiętacie swój pierwszy koncert przed publicznością? Mój pierwszy koncert był w szkole chyba podstawowej, jeszcze grałem na zakończenie 8 klasy. Znaczy, wcześniej coś graliśmy, ale taki pierwszy, który mi utkwił, pierwszy, to jak grałem z moim nauczycielem chyba albo geografii, chyba geografii uczył w podstawówce mnie taki pan profesor i właśnie on grał na gitarze i ja grałem na gitarze na apelu na zakończenie 8 albo 7 klasy, właśnie nie wiem, która to była. To taki pierwszy, który mi utkwił w pamięci, chociaż pewnie wcześniej, bo my graliśmy, no znaczy może tak, jak mnie Jarek już z tatą namówili do tej gitary, to oczywiście Jarek mnie od razu wchłonął do swojego zespołu też. Więc ja zaczynałem właściwie po pół roku grania, później z Jarkiem w zespole i graliśmy, no też graliśmy akademię, graliśmy w różnych miejscach. No ale ten pierwszy występ, który tak bardzo mi się kojarzy, to chyba rzeczywiście jeden z pierwszych, to był w szkole podstawowej na apelu. Jarek? Chyba druga klasa podstawówki na bardzo trudnym według mnie instrumencie, którym był tamburyn. Ale też perkusyjny. Tak, perkusyjny. Zagraliśmy jedną imprezę, tam kolega grał starszy, 2 lata starszy ode mnie na bębnach. No i ja później na następnej lekcji już się zamieniliśmy jakoś, tak to było. Słuchajcie, szanowni bracia. Przepraszam, jeszcze wejdę w zdanie, właśnie, Jarek, nie, my mieliśmy gdzie indziej pierwszy występ. Ja jeszcze nie grałem. Ty nie grałeś jeszcze, tak? Jeszcze nie, ale to mieliśmy wokalny występ. Które to lecie było? Które to lecie? 70-lecie. Zakładów Przemysłu Skórzanego Radoskór? Nie, co to było? Szkoły Przemysłu Skórzanego w Radomiu. Nasz ojciec był instruktorem zajęć pozalekcyjnych. Czyli tak zwany kaowiec, nie? Można to trochę tak powiedzieć. Na to iluś tam lecie, chyba to 70. rocznica powstania szkoły była, zaproszeni byli no, na owe czasy i w ogóle, no, między innymi Hermaszewski,
był na tym, na tych urodzinach. A proszę. I zrobiona była wielka impreza w hali już nieistniejącej RZ-owa Radomy, czyli Radoskuru. No, cały program tam, nie wiem, ze 2,5 godziny w ogóle tych obchodów, impreza, w ogóle jakieś tam występy artystyczne w tej szkole, między innymi taki dosyć znany chyba na całą Polskę, zespół pieśni i tańca Ciżemki występował, też uczył, no bo to był szkolny zespół, no ale że miał jakieś tam wyniki, prawda, to już taki dosyć znany na tych konkursach w Polsce. No i my. Piosenka do melodii Radarowców chyba, tak to było? Tak. Z napisanym tekstem w ogóle przez kogoś o skórzance. No i byliśmy my we dwóch, czyli Zbycho, nie wiem ile ty miałeś tam, ze 6 lat może? No, ze 6 lat, nie. I wy we dwójkę śpiewaliście, nie to, że w jakimś tam zespole. Tak, ale to było nas dwóch i jeszcze trzeci, który był licealistą. Aha. Tak, i w tercecie sobie zaśpiewaliśmy z akompaniamentem żywego zespołu w ogóle, tylko że to był łącznie z jakimiś chołupcami wywijanymi, cała choreografia na scenie przygotowana. Także to był wykąt na miarę, ja myślę, no Michaela Jacksona nie, ale przynajmniej Beyoncé. Wiesz, tak jak się ogląda te duże koncerty takie, no to tak Beyoncé, no może nawet obejrzała ten nasz koncert i wpadła na jakiś, wiesz. Żeby oni wiedzieli, kogo słuchają, kim ten ktoś będzie w przyszłości, kurczę, Felek. Ja mogę zacytować kawałek tekstu, pamiętam do dziś. Albośmy to jacy tacy, chłopcy radomiacy, z Wernera ulicy, jest nas tu bez likum w skórzanym technikum. To pamiętam i zapamiętam chyba. Słuchajcie. Pamiętam też, że wręczałem różę Hermaszewskiemu właśnie wtedy. Miałem ten zaszczyt podejść do Hermaszewskiego, dać mu kwiatka po tej uroczystości. Masz nie wiem zdjęcie. Dlaczego, ale tak. Masz zdjęcie z tego momentu. Masz zdjęcie na pewno. No, znaczy mamy nagranie tego, powiem ci, bo po latach się okazało, że nie wiem, do kogo dotarliśmy. My mamy to nagrane na wideo w ogóle. To jest niesamowite. I moment, w którym wręczasz różę Hermaszewskiemu też? Nie, tego nie mam akurat. Tego nie mam. No ale musimy uwierzyć na słowo, że Hermaszewski tam był i mu tę różę wręczałeś. Był Hermaszewski, był Stanisław Mikulski, z tego co pamiętam, czyli Hans Kloss, tak? No było kilku znanych ludzi, naprawdę, bo to była branżowa, resortowa. To się pamiętam. No i wiesz, no Hans Kloss, kurde, na którym się wychowałem. Hermaszewski, bo ja w ogóle całą podstawówkę do pierwszego semestru chyba 8 klasy, ja o niczym innym nie chciałem słyszeć, jak o Wyższej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Ja miałem zostać pilotem, słuchaj. Czyli Zbyszek piłkarzem, Jarek pilotem. Tak, mimo tego, że grałem całą od początku tak naprawdę, no od przedszkola czy tam od szkoły, od początku szkoły podstawowej na bębnach, to ja życia poza lotnictwem nie widziałem. Nasza mama pochodzi z Dęblina, co roku na wakacje tylko plecak rzucaliśmy ostatni dzwonek i ja od razu w Dęblinie byłem. Ja na te samoloty tak naprawdę szczenięcych lat patrzyłem i mówię, wow, ale super, no nie? Mówię, ja będę pilotem. I w 8 klasie mi przeszło. A byłeś kiedyś w kabinie pilota? Tak, wielokrotnie. Wielokrotnie latałem też samolotami, no nie? Nie mam licencji pilota, ale... Ale latałem. Ale tak. Ale jako pilot. Wiesz co, nawet takim samolotem dwupłatowym AN-2 siedziałem za sterami i normalnie pilotowałem z całą wycieczką z technikum skórzanego, bo ojciec właśnie organizował między innymi też no różne imprezy, a to obozy żeglarskie, a to jakieś ferie, w sensie takie zimowiska w górach, a to właśnie w ciągu roku jakieś takie atrakcje dla tych uczniów, typu loty widokowy samolotem. To wiesz, fajne rzeczy były, fajne dzieciństwo naprawdę i ja tam, wiesz, wszędzie mnie było pełno. No i na Piastowie w aeroklubie pod Radomiem
właśnie lataliśmy takimi urządzeniami, że tak powiem, i sadzali mnie na przykład na miejscu drugiego pilota, to masz teraz ty, nie? A żeby było śmiesznie, ja byłem odważny, bo mówię, kurde, no jak? No ja będę pilotem przecież. No to tam nie wiem, ile ja mogłem mieć lat, nie wiem, ze 12, może 13. No dobra, no to jak chcesz, to proszę bardzo, do Zlina z pilotem. Polataliśmy sobie, to wyszedłem na miękkich nogach. No nie jak nie tak, że tak powiem, kolokwialnie przeleciał, nie? Ale przeszło zupełnie. No wiesz co, stwierdziłem, że chyba jednak wojsko mnie nie interesuje, nie? A samoloty? Samoloty do dzisiaj jakąś tam, wiesz, mam pasję. Gdzie do tej pory... jak coś leci po moim niebie, to zawsze głowę podniosę, nie? Do tej pory miło, bardzo miło nam jest wybierać, bo prawdę przecież airshow, te pokazy lotnicze są co parę lat. Z bratem jakby uczęszczamy i sobie zdjęcia robimy, oglądamy i oczywiście tylko czekamy, który będzie najgłośniejszy, nie? Który będzie odrzutowiec najwięcej hałasu robił, nie? Słuchajcie, powiedzcie mi, szanowni bracia, czy jest coś, czy uważacie, że jest coś, czego o sobie nie wiecie? Pewnie są takie rzeczy. No. Macie przed sobą do dzisiaj jakieś tajemnice? Nie powiem. No to raczej my jesteśmy powiernikami dla siebie wzajemnie swoich tajemnic, mi się wydaje, że nie wiem, czy, no wiesz, no każdy jest inny, każdy gdzieś coś ma w sobie gdzieś pewnie zakopanego, o czym może zapomniał powiedzieć, albo nie wiem, no ale tak to mi się wydaje, ja to bratu jakby tak na pewno komu mam powiedzieć, komu mam się wyżalić, albo komu mam, znaczy ufam bratu bezgranicznie, no i tyle, no dla mnie to jest rzecz oczywista, jasna i ja wiem, że różnie może być, bo czasami się zdarza, że bracia niestety się rozchodzą, tak? Ale ja na przykład uważam, że my potrafimy drzeć koty strasznie ze sobą. Potrafimy bardzo mocno dyskutować. Co prawda już się nie bijemy, ale nawet moim zdaniem, jakbyśmy sobie dali po razie, to nie jest wystarczający powód na to, żeby zerwać ze sobą kontakt, więzi albo się na siebie obrazić. Po prostu kochacie się, jak bracia. Tak. No tak, no pewnie, że tak. Powiedzcie mi, czy chcielibyście, czy możecie, czy jest coś, co moglibyście powiedzieć z okazji tego Dnia Braci, jakąś taką dedykację dla wszystkich braci, którzy nas oglądają i w ogóle dla braci. Tak, szanujcie się. To jest najważniejsze, żeby mieć szacunek do siebie i do brata, no, do drugiego człowieka w ogóle, tak? Ale mówię, tutaj jeżeli chodzi o braci, no to szacunek przede wszystkim, nie? Umieć rozmawiać, no i już, no. Trzeba potrafić zaakceptować i swoje słabości i również jakby pozwolić być komuś innemu sobą. Nie szukajmy na siłę szczęścia dla drugiej osoby, tym bardziej dla brata. Dajmy mu żyć po swojemu i jakby szanujmy go, akceptujmy, bo to jest jakby no, podstawowy element człowieczeństwa, żeby jakby tutaj być razem. No. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ja z bratem jakby się tak poróżnił, aby nie móc się z nim widywać, ani rozmawiać. My ze sobą gadamy codziennie. No, tak naprawdę nawet pomilczeć warto, albo pośmiać się, albo swoje smutki komuś powiedzieć. No a komu mamy powiedzieć, jak nie tej najbliższej rodzinie, czyli bratu. No. Ponoć największą taką oznaką największej bliskości ze sobą jest to, że jedna osoba i druga umieją ze sobą pomilczeć. I to, co przed chwileczką powiedziałeś, że nawet pomilczeć wtedy, jeśli jest się rzeczywiście ze sobą blisko, to jest coś fajnego. Po prostu pobyć ze sobą. Słuchajcie, szanowni bracia, szanowni państwo, wspaniałymi gośćmi, braćmi, teraz ze względu na starszeństwo powiem, Jarek Suski i Zbyszek Suski byli naszymi gośćmi. Dzisiaj muzycy, gitarzysta Zbyszek, perkusista Jarek, zespołu Szymona Wydry Carpe Diem, ale dziś jako bracia z okazji Dnia Braci dla państwa ta rozmowa z dedykacją. Bardzo serdecznie wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Marcin tobie. Dziękujemy Marcin, a ponieważ ty jesteś muzykiem, to tak jakbyś był również naszym bratem, dlatego tobie również życzymy wszystkiego dobrego z okazji Dnia Braci. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego wam również. Na razie. Dziękujemy. Cześć.